John Milton napisał kiedyś poemat Raj utracony, ale potem na końcu swojej twórczości napisał poemat Raj odzyskany. Dzisiaj Apokalipsa pokazuje Raj odzyskany. Tron Boga i baranka, wypływająca spod tego tronu krystaliczna woda życia, drzewo życia, które rodzi 12 owoców, wierni stojący przed tronem Boga i baranka, oddający cześć, mają imiona Boga wypisane na swoich czołach. Nocy już nie będzie, ciemności nie będzie. Liście z drzewa życia będą służyły do leczenia narodów. Oto raj odzyskany. Oto raj, do którego każdy z nas z utęsknieniem powinien zmierzać.